będę normalnie. Ja to się boję w tym miejscu. To była chyba najbardziej niebezpieczna sytuacja, jaką kiedykolwiek mieliśmy. Bardzo duże te psy i dużo i były takie agresywne, no ale tutaj lokalny pan mi nam trochę pomógł je odgonić. Tutaj panie są zupełnie inaczej ubrane. Ten więc... Salam. O tutaj jak fajnie, tam do góry jest ten... Schodki tam do góry są. Ale fajne przejścia. Nie no, ja muszę wejść dalej, bo ja nie wytrzymam. Muszę zobaczyć. Super. Jak ktoś lubi stare miejsca, tak jak ja, to bardzo będzie wam się tutaj podobało. Bardzo. Troszeczkę zaniedbane miejscami. No miejmy nadzieję, że trochę to ogarną, korzystając z pieniędzy, które korzystają za opłatę. I tu po prostu mamy dalsze fajne. Już idę pokazać wam dalej. Tu widzę, że jest jakiś bardziej zadbany dom. A Bnaye to taka wioska z tradycyjną zabudową charakterystyczną dla tego rejonu. Sięga tutaj historia około 2,5 tysiąca lat, tak przynajmniej podają przewodniki. I jest to bardzo popularne miejsce, tak bardzo, że zaczęli wprowadzili bilety, czego my nawet żeśmy się nie spodziewali, bo w poprzedniej wiosce, jak byliśmy tam w Kandovan, no to nie płaciliśmy nic za... żeby wejść do wioski. Natomiast tutaj musieliśmy zapłacić za dwie osoby 1 300 000. To mniej więcej jest 3 dolary. No to nie jest tak drogo i nie jest też tak super tanie jak na te ceny. Dostaliśmy jakieś takie vouchery. Ja nie mam pojęcia po prostu, co my mamy z tym zrobić. Jakieś takie bileciki. Na każdym jest napisane... O, przepraszam, pokazuję do góry nogami. Tak. Na każdym jest napisane 100 tysięcy... Reals, ale ja nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Wszystko jest pozamykane, przynajmniej tak na to wygląda. No więc nie wiem tak naprawdę trochę. Jak zawsze, jak my gdzieś zaczynamy, to mamy takie jakieś mieszane uczucia. No zobaczymy. Ja to dosłownie mam jakiś fetysz drzwi. Uwielbiam stare drzwi. Takie drewniane. Piękne. Znalazłam jakąś kartkę przyklejoną. Szlak wie, co to znaczy. Ale kolejne przepiękne drzwi. To też jest z drewna.
Wygląda jak z metalu, ale z drewna są. Super. Ty tu normalnie jak... Nie, no to nie jest gwiazda. To jest gwiazda żydowska, nie? Tutaj. Pięć ma. To gwiazda żydowska tak. Jest. I tu też wygląda, te napisy wyglądają jak Hebru. Tak mi się wydaje. To ciekawe. Tak czy inaczej, zobaczymy, co tam jest. No chyba nic nie jest, bo tutaj jest tylko co, no jest domofon, ale my nic nie wiemy, ja nie wiem. Teraz może to są bilety, co my mamy tutaj. Wejścia do jakichś domów może, bo przecież tutaj na mapie jest, że któreś domy są do zwiedzania. Tutaj było napisane Harpa Kwae Temple, ale ja nie wiem, czy my to możemy. Wszystko jest pozamykane. Tutaj pisało ten Harpa Kwae Temple, ale to wszystko jest pozamykane, to nie wiem. Worek ze śmieciami. Tutaj mam kolejną rzecz. Słuchajcie, tutaj znaleźliśmy kolejną rzecz. Jest kolejna rzecz. Pura z Lamosk. Zamknięte na cztery spusty. No to co ja mam tutaj zwiedzać? Tutaj mam na tej mapie napisane. On tu pewnie nie będzie widać, ale nieważne. No co mam z tymi biletami zrobić, przepraszam. Normalnie. Tu numer jeden jest napisane information, którego w ogóle nikt tam nie ma nikogo. Jak mówię, to wygląda jak bilety wstępu. Nie no, trochę porażka. No fajnie jest się przejść na spacer, ale to wiecie, no to jak ja nic nie mogę zobaczyć, to ja nie oczekuję, że powinnam za to płacić, prawda? Jak to mówią, potrzeba matką wynalazku. To, co dla nas jest atrakcją turystyczną, że te domy są takie czerwone, zbudowane są po prostu z glinki, która jest tutaj powszechnie dostępna naokoło, wymieszane ze słomą. Nie jestem pewna, czy to będzie dobrze widać, ale my tutaj widzimy kawałeczki słomy. A tam u góry konstrukcja tego tutaj, widzicie? Po prostu takie maty i to potem jest wysypane tą glinką i w ten sposób powstaje podłoga. A w innych miejscach do budowy użyto po prostu kamienia, który też jest czerwony. Nawet gaz tutaj jest podprowadzony do tych budynków, nie tylko prąd, ale gaz. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że dużo jest opuszczonych budynków i dużo jest takich, co trudno powiedzieć, czy ktoś tam mieszka, czy nie. Tak jak tu, tam nie ma szyb, u góry widać jakaś graciarnia. O, i tutaj wam mogę jeszcze pokazać, tu widzieliśmy też w Kanowan, oni mają taką papę z takim aluminium.
No ja rozumiem, że po prostu potrzebują chronić się przed wilgocią, ale wygląda to strasznie. Trochę burzy tutaj ten piękny, a wiecie, o tam u góry, tam w tamtym też. Tak więc trochę szkoda, że nie zachowują tego tradycyjnego stylu wszędzie. Niby on jest, ale jednak ta nowoczesność po prostu włazi z butami. Tradycyjnie dachy tych domów były po prostu pokryte ziemią, a teraz wszędzie kryją tą papą z takim aluminium. Wstrętnie to wygląda, no popatrzcie. Tutaj jest kolejna tabliczka. I tam... Salam. Ale przyjaźni? W cholerę. I tutaj też jest, widzisz, wszystko jest pozamykane. No więc ja przypuszczam, że to po prostu wszystko trzeba przyjść. Hello. Pierwsza przyjazna pani, bo wszystkie inne się chowają, ale to pewnie tylko dlatego, że pani sprzedaje. Pani mają też inne chustki. Pani ma ładną chustkę. Taką inną. Aha. Wszystkie panie mają tutaj takie tradycyjne. Bardzo ładnie. Super. O, pani ma tam sklep w środku. Wow. No proszę. Muszę ją na rączki wejść, co? Cały kram pani ma. Ale fajne te czapki. Fajne czapy. Inne mniej fajne rzeczy. Mydło i powidło. Chusty takie jak u nas w Zakopanem. No, trochę fajnych, tradycyjnych ubranek. Te jabłka suszone, mej. Jabłka suszone? Teraz aprikot. Możemy wziąć... Aprikot, pelon. Aprikot, aprikot, aprikot. To jabłka. Jabłka. No. To weźmiemy jabłka. No. Okej, okay. We'll take apples. Apples. Aha. Yes? Tak. Yeah. Okay. Super. Będziemy wcinać jabłka. Ty nie będziesz wcinać jabłka. Lalki też nie dla ciebie. Poczekaj, ją wezmę na ręce. O. Fajnie. Damy six. Damy pani coś zarobić, bo przecież teraz nie ma dużo turystów, to trzeba wspierać tutaj lokalny biznes. Five. Jeszcze jeden. Six. Do sześciu nie umie liczyć. Merci. Aha, super. Merci. Przyjechaliśmy tutaj ponownie rano, żeby zobaczyć, czy teraz jest wszystko pootwierane. Nie przyjeżdżaliśmy super rano, bo wiemy, że oni tak właśnie wcześniej rano nie otwierają. Więc po 11 było i co? No i dalej jest wszystko zamknięte. Ja nie wiem, znaczy wiecie, sam spacer jest bardzo fajne miejsce, ale skoro zapłaciliśmy te pieniądze, to trochę jest nie fair.
ostatnia myśl. Na pewno widzicie, jak jestem zapakowana, bo jest naprawdę chłodno. Teraz wprost do słońca jest ciepło, jak jestem ciepło ubrana. Jesteśmy na wysokości 2300 i przypuszczam, że w lecie nawet też tu jest chłodnawo. A zapomnieliśmy się zapytać, czy z psem, czy im nie przeszkadza. Kurwa, jest. Tutaj mamy dużo miejsca. Poczekaj, teraz ten facet przyjechał, to najwyżej możesz po tej stronie masz sporo miejsc. Tam też nie aż tak dużo miejsca, ale troszeczkę możesz tutaj troszeczkę. No to my tu nie możemy spać. Bo nawet jak się rozłożymy namiot, to my nie mamy dostępu. No. A, no to nie dla nas. Niestety to nie damy rady, bo tu jest za wąsko. So this is one of our dormitory. We have another upstairs. Here for each bed we have some closet cabinet. And you can lock it. This is it. Yes. An extra sheet. Super. Jest naprawdę, wszystko jest super nówka, słuchajcie. Super czysto. Po prostu rewelacja. I te zasłonki, to z takimi zasłonkami zasłonisz się i masz trochę swojej po prostu prywatności. Bardzo fajnie. Bardzo fajne miejsce. Tutaj w tych szafeczkach można sobie schować swoje rzeczy, zamknąć na kluczyk, iść na miasto, pozwiedzać.
bardzo fajne miejsce. And this is the bathroom of the dormitories. Here we usually get together, talk, as you know. Jest wszystko nowiutkie, czyściutkie. Normalnie super. Fajnie. Po prawej prysznicę. Jeśli nie świeci światło, ja nie będę tutaj świecić, ale musicie mi uwierzyć, że jest po prostu fajnie. Nowiutko, czyściutko, pachnie ciepło. I Bella zwiedza. Bella, stój, stój. To normalnie w dobrym hotelu i tam jest prywatna łazienka. Pięknie. Well done. Yes. Thank you. And we can go upstairs too. Bella, come. Yes. This is the second floor. We have four bedrooms here. And each floor has their own bathroom and shower. Because two bedrooms doesn't have a shower. Mm-hmm. They can use in common. This is our rooftop. Yes, we usually come here. You do yoga every Tuesday and Sunday. Here it is again. We have another dormitory for a female. If they want to be separated. Wow, yeah. This is so nice. Yeah, this is so nice. We really like it. Very nice. Yeah. Super. That's it. And the kitchen and the cafe. Downstairs. Perfect. Thank you. Thank you for showing me around. Yeah. For guests, yes, and we have to laundry there. If you need laundry, do you do that or give me the clothes and I can do that. You don't do that. This is the kitchen, we have everything you need, cooking dishes, serving dishes, microwave, yes. And here is the cafe, you serve it. Breakfast here every morning and every time we come here, we have some tea here. Wow. Yeah. Yeah, you can have some. And if you need some coffee, you can make by the machine we have there. We have free Wi-Fi, actually, if you need. Yeah, we need. This is what we need. Yeah, that's it. Kominek. Fajnie. Super. Na dużą skalę, tak naprawdę, na dużą skalę. Piękne, nowe, czyste, ciepło. Super. Popatrzcie, jak żeśmy się tutaj urządzili. Pod hostelem jest... Ja nawet nie nazwę tego parkingiem, taki wjazd, zaraz pokażę z drugiej strony. I żeśmy się jakoś tutaj wcisnęli, żeby rozłożyć namiot i śpimy sobie tutaj. Zdecydowaliśmy się na taki nietypowy dla nas nocleg, dlatego że bardzo zależało nam na tym, żeby fajnie pozwiedzać sobie Isfahan. A nie jest tak łatwo przy dużym mieście znaleźć gdzieś nocleg. No trzeba, wiecie, kawał drogi odjechać od miasta i potem znowu, wiecie, zebrać cały obóz, przyjechać do miasta przed zmierzchem,
wyjechać, żeby znaleźć miejsce do spania, rozłożyć wszystko, tak więc jak na zwiedzanie miast to nie jest idealne rozwiązanie. Ja bardzo lubię też nocne, wieczorne zdjęcia, więc lubię po prostu, żebyśmy mogli zostać na noc. Czasem też robimy tak, że po prostu mamy już obcykane miejsce na nocleg i wtedy ja mogę przyjść na wieczorny spacer po mieście, bo wiemy już, gdzie śpimy. Aczkolwiek znaleźliśmy ten hostel w Apce i miał bardzo dobre opinie i postanowiliśmy przyjechać i tutaj spróbować. I super, normalnie strzał w dziesiątkę. Rewelacyjne miejsce, polecam wszystkim bez względu na to, czy jesteście zmotoryzowani, czy nie. Może być problem tutaj wjechać vanem, ale nawet ja bym zostawiła vana gdzieś po prostu kawałeczek dalej i przyjechała tu na jedną czy dwie noce. Można odpocząć, naprawdę fantastycznie odpocząć, poprać, wiecie, doszorować się i wszystko, co tam jest potrzebne, jak się podróżuje tak jak my. I jest stąd dosłownie 10 minut spacerkiem do tego głównego placu. Właściwie bazar zaczyna się już tutaj po drugiej stronie ulicy, te krużgangi, które tam odwiedzamy, tak więc jest fantastyczne miejsce. Na nogach po prostu można iść i wszystkie atrakcje zwiedzić. Obsługa jest przesympatyczna, więc fajnie jest też zróżnicować swój pobyt i nawet jeżeli tak jak my podróżujecie, to zrobić też sobie taką przerwę od podróżowania i pozwiedzać, poodpoczywać w trochę inny sposób. Brzmi w trzcinie. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia. Pozwolę sobie wyrazić swoją dysatysfakcję. Jesteśmy w restauracji numer X, nie wiem już który. No i wreszcie mamy coś innego, bo nie mamy to mięso mielone, przysmażone na grillu, mamy kurczaka. No super fajnie, że jest coś innego, ale wiecie, mnie brakuje zieleniny, brakuje mi sałatek. Wprawdzie tam w lodówkach są sałatki, ale to jest po prostu zwykła sałata pokrojona z pomidorem, tam nie ma nic, żadnych przypraw, oleju, niczego do tego. I no dla mnie to nie jest sałatka, kurczę, no uwielbiam warzywa, ale królik nie jestem, nie będę suchej sałaty jeść. Samo mięso jest fantastycznie przyprawione, po prostu miam, miam, miam. Bardzo miękkie i soczyste. Miękkie i soczyste. Miękkie i soczyste. Bardzo dobre, bardzo dobre. Ale warzywa. Potrzebuję warzywa do cholery.